o tym, że najważniejsze w tym życiu jest to, by spotkać się osobiście z Jezusem. Nie przez pośredników, ale też nie poprzez rytuały. Ale najważniejsze jest, by spotkać się osobiście z Jezusem. Chodzi o to, żeby mieć z Nim relację, tak jak masz relację z mężem, tak jak masz relację z dzieckiem, tak jak masz relację z przyjaciółmi. To taką relację możesz mieć z Bogiem, to jest naprawdę możliwe. To jest możliwe. Powiem więcej, to jest Ci potrzebne. Dlatego, że osobista relacja z Jezusem daje życie. Popatrz, gdy jesteś w małżeństwie i nie rozmawiasz, nie spędzasz czasu z tą drugą osobą, to się od niej oddalasz. Dopiero gdy naprawdę z nią jesteś, gdy jesteś z nią w intymności, to możesz powiedzieć, że znasz tego kogoś. I tak samo jest z Bogiem, a tak z Bogiem jest dlatego, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i na swoje podobieństwo. I takim, jakim On jest, tak nas stworzył. I każdy człowiek ma w swoim sercu takie miejsce, które może być zapełnione tylko przez Niego. Ale nie zapełnią tego rytuały, nie zapełnią tam żadne działania, które są tak naprawdę po prostu puste. To miejsce może zapełnić tylko relacja. Do Boga nie przychodzi się inaczej niż przez krew Jezusa. Nie jesteś w stanie zarobić sobie na zbawienie, dlatego że Biblia mówi, że nasze dobre uczynki są jak splugawiona szata. Dlaczego? Dlatego, że możesz zrobić 10 dobrych rzeczy, ale potem popełnisz błąd, dlatego że tacy są ludzie, popełniają błędy. Człowiek po tym, jak upadł, po tym, jak zgrzeszył, po prostu tkwi w grzechu i popełnia błędy. Więc nie jesteś w stanie mieć społeczności ze świętym Bogiem, dlatego że nawet gdy starasz się być dobry, to i tak popełniasz błędy, a On jest doskonały. Dlatego Pismo mówi, że nasze uczynki są jak szata splugawiona, a tym, co doskonale oczyszcza, jest krew Chrystusa. Krew Chrystusa, On dlatego za Ciebie umarł na krzyżu. Właśnie dlatego, że Ty nie jesteś w stanie sam siebie usprawiedliwić i zasłużyłeś na śmierć. Każdy człowiek zasłużył na śmierć, na piekło. I doskonale usprawiedliwia krew Chrystusa. Doskonale oczyszcza krew Chrystusa. I zbawienie jest z łaski. Łaska to jest niezasłużona przychylność Boga wobec człowieka. Otrzymujesz coś, na co nie zasłużyłeś. Jeśli się przed Bogiem ukorzysz, powiesz: Boże, ja sam nie jestem w stanie zasłużyć sobie na Twoją przychylność, ale przyjmuję to, na co sobie nie zasłużyłeś, na co sobie nie zasłużyłem. Przyjmuję przez wiarę w Chrystusa, w Jego ofiarę na krzyżu, zbawienie. Coś, na co nie zasłużyłem, przyjmuję przez wiarę, bo jest łaska. Jeżeli to zrobisz, jeśli to uznasz, jeśli uczynisz Jezusa swoim osobistym Panem i Zbawicielem, będziesz zbawiony. Tylko tyle. Ewangelia jest bardzo prosta. Ewangelia jest bardzo, bardzo prosta. To człowiek te rzeczy komplikuje, a tak naprawdę pozwala diabłu, by skomplikował te rzeczy. Bo Bóg ma dla człowieka proste przesłanie. Uwierz w Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Niego, uczyń Go swoim osobistym Panem i Zbawicielem. Wejdź z Nim w osobistą, intymną relację, a będziesz zbawiony. To jest proste przesłanie Ewangelii. A diabeł zrobił z tego zawiłe teologiczne wywody, rytuały. I ludzie się zastanawiają, co tu zrobić, żeby się przypodobać Bogu. Co tu zrobić, żeby sobie zasłużyć. Co tu zrobić, żeby się wśliznąć do tego nieba. Nie ma opcji, żeby się wśliznąć. To jest
kwestia zero-jedynkowa. Albo Jezus jest twoim Panem, albo Nim nie jest. Ale może nie się stać teraz, na tym przystanku, tam, tutaj. Po prostu jak uwierzysz w to, że Jezus umarł za ciebie, uwierzysz w Jego zmartwychwstanie, uwierzysz, że On pokonał śmierć, uwierzysz w to, że ty możesz być zbawiony z łaski, przez wiarę, uwierzysz w to i uczynisz Jezusa swoim Panem i Zbawicielem, będziesz zbawiony, bo Bóg jest dobry, bo Bóg jest wierny swojemu Słowu. Nie po to Jezus cierpiał na krzyżu, żebyś ty teraz miał kombinować jak koń pod górę, co tu zrobić, żeby się spodobać Bogu. Bogu podoba się Jezus. Bogu podoba się to, co On już zrobił. Ty masz tylko przyjąć, ukorzyć się i przyjąć to, co On zrobił dla ciebie. I wszystko. I wszystko. I masz otwartą drogę do nieba. Dlatego, że zbawienie jest z łaski. Życie człowieka jest kruche. Twoje życie jest kruche. Moje życie jest kruche. Warto pomyśleć o tym, co będzie wiecznie, co się nigdy nie skończy. Życie jest realne, śmierć jest realna. Niebo jest realne i piekło jest realne. Tak mówi Biblia. Uczyń Jezusa swoim Panem, a będziesz zbawiony. To jest wszystko, z czego potrzebujesz. I mam dla was jeszcze jedną bardzo istotną informację. Jezus Chrystus niedługo wraca na tę ziemię. Niedługo wraca. I jeżeli pojednasz się z Nim, to wróci tutaj twój Pan, przyjaciel, twój obrońca. Ale jeżeli się z Nim nie pojednasz, to powróci twój sędzia. To powróci twój sędzia, jeżeli nie przyjmiesz krwi Chrystusa, jeśli nie obmyjesz się przez wiarę z łaski w krwi Chrystusa, to tutaj powróci twój sędzia. Twój sędzia. Teraz słyszysz ode mnie Ewangelię, więc nie będziesz mieć wymówki. Nie będziesz mieć wymówki, bo teraz ode mnie słyszysz Ewangelię. Prostą Ewangelię. Nie głoszę ci żadnego kościoła. Ja ci głoszę Chrystusa. Ja ci mówię prostą Ewangelię. Otwórz Biblię. Otwórz Nowy Testament. Otwórz Ewangelię Jana. Otwórz trzeci rozdział. Przeczytaj 16 werset. Zobaczysz, że ja ci mówię po prostu Ewangelię. Ewangelię, dobrą nowinę. Masz zbawienie w łasce przez krew Chrystusa. Przyjmij to teraz, a będziesz żyć przygotuj się na powrót Chrystusa.